Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Ja mam dla was jedno proste pytanie, zanim zaczniemy, bo to był taki mój mały teścik i kurczę, jestem mega zdziwiony, że jeszcze nikt mnie za to nie zabił. Serio, przynajmniej teraz jak nagrywam ten odcinek, to do chyba 15, ja mam 15 jest opublikowanych. Jeszcze nikt o tym nie napisał, możliwe, że ktoś napisze pod kolejnymi, na przykład dzisiaj wieczorem albo jutro. Zawsze od początku serii wychodziłem z garażu i dopiero uruchamiałem wyścig. Nikt nie spostrzegł, że mógłbym w pewnym sensie wejść i nacisnąć tylko telefon i od razu sobie uruchamiać wyścigi. O tyle rzeczy, serio, to wam, kurczę, coś mi się udało, coś właśnie udowodniłem to ja to ustanawiam w tym momencie reguły. Czasem wam się zdarza o coś pospinać, jakieś totalne pierdoły, głupoty, nic z dupy wyciągnięte. Ale to, żeby ktoś wpadł na pomysł, żeby tu nacisnąć telefon. Wcześniej, po drugim odcinku wiedziałem, że to tak działa, przecież można tu było zawsze wejść w wiadomości, poczytać, dlaczego by nie można było wyścigu odpalić. Dlaczego nikt w komencie napisał, ty je łopie głupi, dlaczego tu nie odpalasz wyścigów? Ja się pytam, no jestem zawiedziony, zawiodłem się na was, po prostu zawiodłem się. I nie wiem co zrobię, no zakończę chyba serię w tym odcinku po prostu, no to będzie finalny koniec i też na pocieszenie wam powiem, że na koniec w ostatnim odcinku będziemy sobie w ramach zapłaty, w ramach jakiegoś pocieszenia fundować szybsze przeładowanie, czyli od razu z garażu na wyścig, a nie z garażu na podwórko i z podwórka na wyścig, tak jakbym kurwa nie wiem gumę chciał rozgrzać, ale cóż, nic. Mogliście mnie za to zjebać, to by było naprawdę bardzo konstruktywne, możliwe i mega oczywiste i komu byś się to udało, a teraz do 15 odcinka, który jest opublikowany, bo to jest 21 chyba, ja to nagrywam, żeby już to mieć nagrane, bo chcę się zająć Falloutem, nagrać sobie na spokojnie Fallouta i Just Cause'a. I też oczywiście chcę przejść to już w końcu, bo trochę się ta seria ciągnie z Need for Speed'a. I teraz nagrywam 21 chyba, tak jeśli dobrze liczę, a jest 15 jest opublikowanych i do 15 odcinka nikt mi nie napisał o tym, że to można przeładować. Chyba, że jestem ślepy i jakoś nie doczytałem, ale komentarzy nie jest no jakoś mega dużo, więc raczej wszystkie przeglądam i nic takiego nie znalazłem. Nikomu to nie przeszkodziło jeszcze. I się mega dziwię. Mogłoby. A co ja mam z nim wygrać, tak? Ciekawe, kto jest tym piratem drogowym? Ciekawe, czy to będzie jakaś postać? Chyba nie, to taka krótsza jakby ta kampania, to bezprawie. To ja lubię tu jeździć, bo tu trzeba robić zakręty duże, a moje Lambo na tych zakrętach to jest bida. Spierniczek, przynajmniej tak cię wykończę. No i ogólnie zawiodłem się, no po prostu to będzie... Ja tu jestem smutny, po prostu przestałem was w tym momencie wierzyć. Przestałem. Zawsze sobie, nie wiem, nikt nie skojarzył, zawsze tam w mapę wchodzić mam, bo w wiadomości w tym garażu. Zawsze ten telefon można było odpalić, że to było tak mega oczywiste. No was wkurwiałem. Teraz możecie się ładnie przyznać, kogo wkurwiały przeładowania. Ala Mati. Nikogo, to taki wiecie, mała niespodzianka ode mnie. Lepiej idźcie obok oglądać Fallouta i zobaczyć co tam robię. Tam jest jeszcze większy przekręt. Ale to wam się znowu przyznam, nie wiem, też nikt o tym nie napisał. Tam można tak szybko, fajnie skrócić jedną rzecz, ale nie, ja się lubię bawić. Poza tym, że to jest no, zabawa, tak? Mówmy się tylko wyłącznie zabawa, ten polski YouTube, bo tutaj pieniędzy z tego jakichś większych nie ma. Więc to jest hobbystyczna zabawa, po prostu. Jedź, bo tu trzeba wygrać. Mam tyle nitro, kurwa, wygram. No wy oglądacie... A ja się bawię. W Falloutie jeszcze... Ale zresztą ja nic nie mówię, nikogo nie nakierowuję. W Just Cause'ie może coś wymyślę. Jak ja jestem niedobry, zły. Taki chodzący człowiek skurwiel ze mnie. Mam im uciec? Zostawiłeś mniej miśków. Czekaj, ja muszę im uciec, nie będę czytał, jak mnie ścigają. Git. Stop. Prr. Pokaż te wiadomości. Jeszcze trochę i poznasz resztę chłopaków. Co, jeszcze jeden wyścig i poznam resztę chłopaków? A to ciekawe. To dzwoń do mnie i dawaj wyścig. Światła zapaliłeś za późno, mandacik. No. Dzwoń, chłopie. Dokładnie. Chłopaki chcą zobaczyć coś tam. Jak rozrabiasz, zapracuj na mandat w wysokości 5000, a potem zwiej. Hopie, 5000? Ja tylko policję znajdę. Mam was. I co? Zaczniecie mnie ścigać? Dzięki, w końcu, nareszcie. Wysokość mandatu, 5 koła. Zaraz to zrobimy. Ja podobam ten. Bo co? Zaraz postawię opór, zobaczysz. Koszt pościgu, a BUM! Masz pieronie. Jeszcze w coś rąbnijmy. Nie wiem, czemu te samochody na poboczu są tak twarde, że się nigdy ich nie da przestawić. Ale to już się da. Tu znaki. W ogóle coś daje? W sumie sam nie wiem. Kurczę, jedzie, wjechałem na jakąś trawę głupią. Pam. A przestawmy przystanek. Wow, podziało się. Budki się już nie da przestawić, luz. Okej, jestem w stanie pójść na ugodę i budce dać spokój. O, drogę znalazłem, hej hej! Policjanci kochani. Znalazłem drogę. Nie chcę was wderzać. Tam człowieka zabiłem! To w GTA, to jak w GTA, jak tam się walnie i człowiek zaczyna trąbić, to znaczy, że umarł. A raczej zginął. Samochód! Chodź, tu będzie bomb. W złym miejscu o złej porze. Tym pick-upem byłeś. Za policję na pewno się dostaję, bo jak w nią uderzam, to widzę, że jest obrywa. Przepraszam, odbiło mi się znowu. 5? O kurde. Chyba nie w tym życiu. Jeszcze troszkę coś trzeba przestawić. To jest jakieś czasowo czy coś? Nie, tylko 5000. O, ale to było jakieś, nie wiem, kto to. Koniec. Będzie już to 5, bo chcę uciekać, super. O, blokada. Co to tak, aż mnie spowolniło? Bez jaj. Dawaj, jedziemy. Bieda, czysko, nie ma szans. Teraz się chyba z chłopakami spotkamy. O nie, policja. Przepraszam. To nie było miłe. Może się tu gdzieś ukryć. Ukryć się gdzieś tutaj. Nie wiem, na poboczu tu nie wiem, to jest perfidna kryjówka. Ale na przykład tu w boczną uliczkę. I tu wyłączyć silnik? Wyłączaj. Moje obite Lambo. Aż przykro patrzeć. Mocna końcówka, chłopcy byli pod wrażeniem, czy coś tam. Na przykład ta wiadomość tak przychodzi i koniec. O tu. Jeszcze się zobaczymy. No mam nadzieję, że na przykład zadzwonisz. Dzwoń! Mam tu jeszcze coś do picia? Dzwoń, chłopie. Chyba, że wejdziemy sobie do garażu i naprawimy Lambo. Samo się w sumie naprawi. jak zadzwoni. Oni zazwyczaj mają tendencję dzwonienia albo pisania, jak jestem w garażu i coś robię, wtedy to jakby wchodzi bez problemu. Więc dzwoni. No. No bo będę smutaśny. Nie modyfikację wyglądu, tylko daj tu osiąg. Dawno tu nie byłem. Mam coś? 48. Nope. O. Zniżka 15%. 50. Coś było od 46. A w ogóle nitro chcę zmienić. Nie chcę zadziałania, tylko z upływem czasu. Ale to nie 4, tylko 6,8. O. Dobra. Pony zostają. Nice. Nic więcej. Napisał wiadomość. Wpadli się z nami zabawić. Będziemy kręcić bączki wokół posterunku. Jesteś teraz jednym z nas, młody. Pokaż na mapie miejsce. Wyścig na torze. Teleport. Ha, czyli że w sensie idę się z nimi spotkać, ale jakiejś cutscenki chyba specjalnej nie będzie, albo po tym wyścigu będzie. Nie wiem, okaże się. To może być tak, że to bezprawie trwa krótko. Widzicie, można szybko przeładowywać, można. Ściana szybkości. Come on! Jeszcze tego nie jechałem. Udział w wyścigu na torze z piratami drogowymi. Z piratami. Liczba mnoga. No i moje Lambo będzie piratem na drodze. Gdzie oni są? Z dwójką? Co tu ma być? Dwóch was tylko jest? Ale słabo. Taka ekipa to nie ekipa. Jeden i drugi. Drugi jedzie Lambo. To jest ten... Może jakiś Morohoshi czy Kij, może to, bo była mowa o Lamborghini jeszcze od jakiegoś typa. Może to on jest. Wiecie, muszę go dogonić i zobaczymy. Morohoshi-san, tak, to jest on. Właśnie się zastanawiałem, skąd to Lambo wziąć. Morihoshiego, czyli jest tutaj tak jakby jakiś bohater i on nam na pewno każe coś zrobić swoim samochodem. Wiem. Słabe uczy. Pierdoła, zajeżdżająca drogi. A więc kampania jeszcze, no, może nawet nie być ostatni odcinek, tylko przedostatni. Zobaczymy. Z Morohoshi pójdę się spotkać. Najprawdopodobniej. Okrążenie, aha, w taki sposób. A ile mam tych? 2 okrążenia robić, dobra. Plus. W sumie nawet tutaj bym sobie mógł Lambo do driftu wziąć, bo lepiej się spisywało. Teraz ogólnie ten weekend, co mieliście tak dużo odcinków Need for Speed'a, no to tylko właśnie z tego względu, że ja chciałem serię Need for Speed zakończyć, dać wam spokój. Niech ten kto chce obejrzeć, to niech obejrzy, a Fallouta jakby i na Just Cause też się skupić. Nie wiem, czy jeszcze czasem coś nie wychodzi. Za dużo tych serii teraz, ale jakoś się w miarę ogarnąłem i... utrzymuje ten kanał. Aha, no i jeśli chcecie wejść na GitaMods 8K wideo, bo tam ponad 8000 tego już, kurde, mam prawie 9, będzie trzeba zmienić nazwę. Wiem, że to jest może mylące, że 8K, że rozdzielczość, ale nie takiej rozdzielczości nawet chyba nikt nie wrzuca na YouTube. Wiem, że jest jakiś jeden filmik. YouTube obsługuje 8K, ale to nawet ten filmik, który jest tam jeden, jest jakby wskutek renderingu wypracowane na nim 8K, bo on był nagrywany w 6K i to nawet, no wiecie, to już jest lekka przesada, bo na czym to kurwa odtwarzać? 4K to jest właśnie w tym momencie taka góra norma, znaczy może nie norma, ale takie góra w ogóle już taka totalna, bo serio, monitory 4K też są drogie, więc nie każdy je niestety ma. A on dzwoni. Wiecie, tylko ucieknę. Nice, pokaż. Pora się spotkać, odezwę się. To się odzywaj! I nawet nagrywanie w 4K to raczej nie wiem. No ja bym to mógł nagrywać, NVIDIA sobie poradzi, bo to nagrywam przez NVIDIA. good about my ride in a long time. Maybe we should all buy some lottery tickets with all the luck we've been at. Oh, man. Now, why do you have to go and jinx us? Too much positive energy for jinxing aims. Never too much. Hey, let's meet up at the Longhorn. Sounds good. Yeah, I'm in. Okay, cool. See you there. Not you, wise guy. We're not going to Longhorns. You and I are meeting up at the diner. Get over there. Now. Jadę do dineru. To tu znowu, tak? Ściema, bo ekipa nie wie, że ja to ja. Takie żarty tu są. Ale nie no, to jest z kim? Ja ze Spike'em gadałem, czy z Morohoshim, czy z kim w ogóle, co się dzieje, dlaczego, jak, dlaczego, co? Naprawdę znasz się na driftowaniu. Pewnie. Dawaj, odpalaj to. Przepraszam. Down, do you? Yeah, that was me out there. Surprised? Me neither. Once you're onto this rush, you can spot a fellow tripper. It's all in the eyes, Chico. Impressive as you were out there, that kind of driving's gonna get you in a lot of trouble one day. A lot of people in this game, they feed off that. Want to crown you the king. But it's more than a skill, though. Everybody loves an outlaw. Someone fighting against the system. You gotta ask yourself, are you the kind of driver who's in it for the rush? Or are you just someone who needs the attention? I hope you make the grade, and I know you're tempted. Huh. Keep your phone handy. Alright. To jest koniec, czy będziemy bawić się dalej? Udało ci się zdobyć trofeum, pokaż. Pokaż go. Zaraz z trofeum wywnioskuję, co i jak. Bo mnie to kręci. No. Jezus złoty. Odkryj sekret pirata drogowego. Tak, ale nie zostałem jeszcze ikoną bezprawia. Czyli trzeba czekać. Dzwońcie! Puf, 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 puf. I prr. Zadzwoni ktoś? Czy nie bardzo? No, chyba że to nie jest tak jakby spowodowane tym, że oni mają zadzwonić, bądź też nie, tylko tym, że nie no, zostanie ikoną bezprawia, to musi być podpięte pod fabułę, bo jak inaczej to mam zrobić, tam nie było jakiegoś zadania specjalnego przypisanego do tego, więc na pewno dzwonią. Poza tym on mówił, że mam trzymać telefon przy sobie, więc trzymam, więc może zadzwonisz. Hej. A to smutne. Weź to sprzedaj. Tak. Chyba że to nie jest powiązane, czekajcie. Nie mam samochodu od Morohoshiego, więc jeszcze kampania się musi ciągnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Naprawiłem, no i nie wiem, no czekamy, jak nic nie wyskoczy, to trudno, to sobie to przyciągnę na kolejny odcinek, ale może wyskoczy. Zadzwoń, człowieczku, proszę. Proszę, albo wyślijcie SMS, albo cokolwiek. Wygląda mi to na darmową część, pick-up ze skrzynią z tyłu. Może poszukamy takiego pick-upa. O właśnie, o to chodziło. Ja jestem niedobry. Niedobry. Dawaj. Bawimy się. Trzeba z Morohoshim się spotkać, skumać i być najlepszymi ziomkami. Zobaczymy. Nawet nie wiem, czy przyszły odcinek będzie ostatnim. Może nie. Diabły górą. Sprint z piratami drogi. Znowu z dwójką. Dajcie ich więcej. Tak 6. Byłoby miło. Mnie to kręci. Co to zrobić? Oh yeah! W końcu jedziemy jakąś normalną grupą. Opisanymi ludźmi, a nie... Travis, a nie pirat drogowy. Wow! Tu. Zaliczone. Kto jest najlepszy? Ja. Właśnie, bo Travis miał w sumie w fabule taką małą rolę, tylko sobie po prostu był, a to zobaczcie teraz. Faktycznie. On to on. Ale nie wiem, czy Nakei-san da mi swoje Lambo, żeby na przykład, żebym uciekał przed glinami. No bez kitu, przecież to tak by na jego niekorzyść działa. Nie wiadomo, kto siedzi za kierownicą. Myślę, że Lambo Nakei-sana jest bardziej rozpoznawalne. W sensie przy policji, jak będą go szukać. A to nie powinno tak działać. Nie wiem. Jadę, nie marudzę, nie wymyślam. Muszę wygrać ten sprint i już. A gdzie jest ta policja? Bo to bezprawie jedziemy. Podobno ktoś wsadził kij w mrowisko i powinni nas ścigać. A 2 km do mety zostały i nikt mnie nie ściga. Nie, tylko nie te zakręty głupie. Jeszcze taksówka, jak ja was kocham. Muszę skupić, bo oni mi faktycznie gryzą dupę. Są na moich plecach, tak żeby mnie teraz nie wziął, nie da rady. Przyspieszaj. Zrobię wypadek tu gdzieś, to jest po mnie, bo są niebiescy. Ale wygrałem. Teraz trzeba przed nimi uciec na sam koniec. Śmieszne. Świetna prędkość maksymalna, 1000 R dostałem przy okazji. Dobra, uciekajmy. Serio tego supa się nie dało przedstawić, czy w co ja przypierdzieliłem? To było dziwne. Co najmniej dziwne. Posrało mniej niż 200 koni. Co to ma być za samochód? Przecież nawet moja Honda się nie łapie. Mniej niż 200 koni. Dobrze, że mam przynajmniej pieniądze zaoszczędzone. Nie mogę skoczyć teraz? O. Mniej niż 200 koni, ona ma 249, to się nawet nie łapie. Jak ja ją kupowałem, to nie mogła mieć poniżej 200. Co tu za samochód kupić? Najpierw zobaczymy sobie na Hondę. Na pewno z nią nic nie zrobię. A na pewno to jest 100% 200 koni, a nie 250. Poniżej 200, super. Fajnie. Jest to oznaczone? Na razie nie, trzeba zdobyć furę. Pierony. To nic, musimy coś kupić taniego. O, dajcie dane techniczne. Wasze ile mają? 340, dobra, coś poniżej 200. Coś droższego poniżej 200. Jedźmy od tyłu. Już na pewno nic nie ma poniżej 200. Coś dobre, zobaczymy. Coś teraz 220, 217. Dajcie 100 coś, 158. Tym z Nissanem. MX5 jedźmy. Jedźmy tą MX5, tak, ją troszeczkę ulepszę i I zrobimy to. Dawaj, dawaj, chodź, to chodź. Gotowy zestaw tuningowy mi dajcie, żeby to przynajmniej jakoś wyglądało. Nawet spoko. Dzięki. Tak i osiągi, tak żeby mi teraz... Co mi to da? Dosyć sporo, tak. Układ paliwowy na pewno nitro najlepsze jakie się da. Za działania z upływem czasu. Ok. Zawieszenie nie. Sprzęgło, układ. Sprzęgło nie dodaje koni mechanicznych. No. A ono już ma dobre sprzęgło. Bajer. To mi jak ja to kupię, to już będzie po ptakach. A układ do ładowania? Oh Jesus. Taki 193. Hybrid. Tak. Duże po ptokach. Po ptokach. Tu jeszcze najwyżej układ chłodzący sobie zmienię. Blok silnika któryś? Nie. Poniżej 200 mówicie, to 200 nie może być. Posrało was chyba. Te głupie wymogi. Dobrze, tu się nie liczy prędkość, tylko ci kombinacja. 200. 208. Czekajcie, co to było? Chłodzący, tak? No nic. Mam poniżej 200. W tym momencie mogę to robić. Tak. Czemu jak ta Mazda jeździ? Może nawet całkiem przyzwoicie. No niekoniecznie nie wolno jej wykluczać. Zobaczy. Zrobimy to wyzwanko i kończymy ten odcinek. Bam, 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 bam. Tylko teraz muszę znaleźć policję. Może nie będzie to takie trudne. Nie ma tam spoilera, ale to nic. Wygląda nawet przyzwoicie. Ucieknij po 5-minutowym pościgu. O kurde. Dobra, jeździ to bardzo ambitnie. Nie powiem, znajdę tylko policję i robimy sobie ten pościg. Ogólnie powiem wam szczerze, że to może być wyzwanie. Oni sobie tutaj ze mną robią co chcą, ta policja w tym momencie. No 2 minutki, tak wiecie, już uciekam, no, przewinąłem, po co to macie oglądać. Ale chodzi o to, że no robią sobie co chcą, ten samochód totalnie nie daje rady. I do 5 minut najprawdopodobniej dotrwamy bez problemu. Ale co dalej, bo dalej mamy uciec. Co dalej zrobimy, to ja nie wiem, bo to może być lekka masakra. Serio. Serio, serio, serio. Na razie będziemy uciekać dwupasem, sobie tak pojedziemy. Później gdzieś zjadę, jakoś może bocznymi uliczkami uda mi się gdzieś ukryć, wyłączyć silnik i coś podziałać w kwestii ucieczki, ale no nie wiem. Smutny jestem z tego powodu. Dawaj, jak ja będę chciał uciec, no to tak wygląda. No. Jak zmniejsz prędkość? W sumie jadę maksymalną na ten samochód. Faktycznie by się przydało troszkę. Patrzcie, jeszcze się uderza, tak jak nigdy po prostu nie robił takiej burdy. Tak teraz po prostu cudownie mi oklepuje, no. Zauważcie. Come on. O Jezus, tędy wjechałem w najgorsze miejsce, choć w sumie wolnym samochodem to można bez problemu przejechać. 3 minuty 30, jeszcze 1,5 i quest życia będzie. I będzie quest życia. Spróbujmy. No zjeżdżamy na dwupas, bo mi się nie chce z nim obijać po prostu tutaj. Chodź tu. jedziemy, bo jak mnie przyciśniesz, to może nie być zbyt fajnie. Tego bym nie chciał. Ile jeszcze tego tam? 4 minuty, 50 sekund. Kurde, dawaj, dawaj, dawaj czasie. Biegnij szybciej. Nope. Tu zjeżdżamy. Zjechała, zjechała, kurczę, że jestem pod wrażeniem. Może już w sumie warto było zacząć uciekać, bo może to się nie udać przez te 40 czy 30 sekund, a najwyżej się zatrzymam. No tu raczej się to nie uda, na dwupasie im nie ucieknę, muszę zjechać do miasta, to jest jedyna opcja. Nie uderzaj tylko we mnie, bo się cię boję, o. Muszę tak zrobić, żeby jej program się zepsuł. Żeby jej program, jej zaprogramowanie na doścignięcie mnie się zjebało. O Jezus, nie wiedziałem, że tym samochodem można taki drift robić. To jest aż kurwa nie dowierzałem w to, co się stało. Popatrzcie, i popatrzcie, jeszcze w dodatku ucieknę, nie, wow. Szacun. Znaczy, może nie taki szacun, ale się udało. Brawo. I co teraz? Zobaczymy co w kolejnym odcinku. W tym to tyle. Trzymajcie się. Miłego dnia. Opis obczajcie. Filmik z outro, czy playlistę, czy jakiś konkurs. Nie wiem. Wejdźcie na Facebooka. Trzymajcie się. Cześć.